Witam wszystkich serdecznie. The Hunter Call of the Bight, Alaska, Dolina Yukonu i wykonujemy zadanie perfekcyjne oparę. Kolejne podejście do upolowania samca bizona, żeby miał 100% albo śmierć. Znalazłem dwa, trzy nowe podopoje w innym totalnie miejscu, ale były same samice. Znalazłem pojedynczego samca. Z kilkudziesięciu metrów chciałem w serce. Nie wyszło. Tutaj również miałem jeden strzał, ale poszło oprócz mózg. Zahaczyło czaszka, niestety. No, idziemy następny raz spróbować. Nie jest to takie proste. Normalnie byśmy dawno. Mieli wykonane zadania, ale niestety szybka śmierć. A u bizona szybka śmierć to niestety, żeby było 100%, albo serce, albo mózg. Nie ma innej opcji. Nawet na oba płuca to będzie tam chyba w granicach chyba 60-70 paru procent. Także tu zwolnijmy. Aha. Wilki. Trochę lipa. Słyszone. Wilki są po wodopoju. Do 3:30. Zbiegają pewnie z wodopoju. Okej. Tu wtedy chyba były na skarpie, co mnie wtedy zaskoczyły. Tu chyba również były, to jest ta skarpa. Ale to są wilki, z nich mi coś nie. To są wilki, były. To gdzieś pewnie tu wodopój mi miałby w pobliżu. Dobrze. Chyba jest. A może będzie nowy wodopój? To żeśmy te spuszczyli na pewno. Dobra. Trzy sztuki, ale też właśnie znalazłem, tak jak właśnie czułem, skoro było żerowisko i tu chyba samicę ustrzeliłem, skoro to było żerowisko bawoła, to był faktycznie wodopój, to chyba był pojedynczy samiec, czwórka z kilkudziesięciu metrów na serce nie weszło, a tu zamiast łosia i zmienił mi się wodopój, miałem tutaj cztery sztuki, ale same samice były. Chyba jedna dwójka i trzy jedynki.
Tylko ciężko tu kurde wypatrywać właśnie, bardzo ciężko. To podejrzewam z tej pierwszej strefy, co teraz jest odkryta. No właśnie, tak mogło być. Bo tu niestety wypatrzenie bizonów tutaj w tym miejscu jest bardzo ciężkie. Pełno krzaków i drzew. Bo nie sposób wypatrzeć. Prędzej oni wyczują, aniżeli my ich zauważymy. Nie sam jest idzie. Trójka, czwórka. Już nie idzie. Najwyżej biegniemy to całe jezioro i na ten pierwszy wodopój. Nic nie słychać nawet. Żadnych odzewów godowych, nic, totalna cisza. Tu jeszcze i jak tam już nic, to potem obiegniemy resztą części jeziora. Coś tu wyszło, ale co? Może gdzieś przy wodzie stoi. Tak czułem po kopę, także to samiec. To ta taka trójka albo dwójka. Ale to tam nam pasuje również. Zanim obiegniemy jeziorko, to jest szansa, że te stado pierwsze spłoszone, co się pojawiło na strefie wodopoju, to jest szansa, że one wróci. Duża szansa.
Tam stare było to. Mogłbym. Tutaj też duże ślady, to jest szansa, że może być samiec. Nie. A, był duża samica, no to wszystko jasne. Duża samica. Duża samica. Dobra, obiegniemy całe to jeziorko. Najpierw tu wypłoszę teraz, co będzie. Bo tutaj wypatrzenie w ten sposób to się mija z celem. Taki tutaj teren jest, że to one mają przewagę. A my sobie obiegniemy jeziorko i sobie od drugiej strony przyjdziemy. Chyba, że pójść tak, bo ta będziemy mieli plecami, to będziemy mieli wiatr kiepski. To chyba właśnie tak zrobimy, że o. Jest jeden samiec. Żebyś przestał uciekać, co? Może zawróć. 120 metrów, że może pójdę w drugie miejsce pić. To wie. Na pewno to strzelać nie da rady w ten sposób. Będzie kręcić cały czas to swoją łepetyną. Ciekawe, że jej nawet nie widać. W ogóle. Bo tu nasze stado co szło. To gdzie? I raczej nie zawróci. Samiec jest tu. O! Te wracają, ale będzie ciężko. Dwójeczka. Będzie ciężko bardzo. My się schowamy już w te krzaki. Widzę je, one są na odległości 130 metrów. W ruch, bo go na pewno nie trafię. Nie ma takiej opcji.
Na serce ciężko, bo nie wiem jak tu dokładnie. To zaraz będzie po herbacie. To naprawdę jeszcze pudło. Strzelanie w serce to jest jakaś masakra dla tych próba by na mnie, dla tych bizonów, naprawdę. Weź człowieku. No jest blisko, blisko tylko. Nie będę walił w serce, nie trafię. No i nie, no najlepiej, no. Guzik z tego. Nie mam ze sobą. Nie. Dwa samce.
I kolejne pudło. Nie wale na serce dla bizona. Nie wiem czemu, kurde. Kurcze. Pieczone, no, miałem gotowane. Aja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 j, może tu będzie w dzień troszeczkę łatwiej. Jak chcę ściągnąć. Boże kochany, czemu to tak nie działa jak trzeba? I założyć nie chcę, no. Nie wierzę. No załóż. No mam nadzieję, że weszło. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że to weszło. Omijając czaszkę. No nie wierzę. Zaliczyło? Zaliczyło. No to git. Czego się drzesz? Prawda? Ale tam było szczęka jeszcze. Dobra. Gidże zadanie zaliczone. Kasa wpłynęła. Rany. Ile co się ja tu nawojowałem, namęczyłem. A, teraz bez problemu zmienił, no. A jak trzeba było, to nie chciał mi zmienić. Dobra, zadanko wykonane, także będziemy robić następne zadanie już na live'ie. Sporo się naszukałem, sporo tutaj oddałem strzałów, zanim w końcu wyszło. Coś tu jeszcze.
Lęknie ona, to nawet nie ma co sobie głowy zawracać. Nieważne. Wyczem, jak się zatrzyma, to samica jeszcze ustrzeliwy. Ale zahaczyło szczękę. Nie wiedzieć czemu i jakim cudem, bo celowałem w mózg, widziałem dokładnie, gdzie celuję, a było pokazane, że zahaczona szczęka. To był błąd. A, szczęka, nie czaszka. Szczęka. Ale to też dziwne, bo mierzyłem w czaszkę. Także to też było bardzo dziwne, że celując właśnie w mózg, to jeszcze było pokazane na rentgenie, że dolna część czaszki została zahaczona. Nie wiedzieć jakim cudem w ogóle. Dobra. Także to tyle. Udało się to zadanie zrobić, także dzięki za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę do góry, miły komentarz, subskrypcję kanału z dzwoneczkiem. Życzę miłego wieczoru, trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.